Siemano, mam z nim tutaj w kolejnym materiale takim nietypowym, ponieważ mam ja szynę na palcu, więc dobrze, że mam materiały nagrane do przodu, ponieważ palec mam w takim stanie, ponieważ albo jest zbity i stłuczony, albo mam kostkę tą tutaj naruszoną, albo palec może być złamany. Takie mnie ostatnio przygody spotkały, więc dobrze, że mam materiały nagrane do przodu, bo nie wiem, czy byłbym w stanie aż tyle materiałów zmontować, ile bym chciał. Ten materiał, tego materiału nie będę montował, bo to jest taki materiał na szybko. Ja tą szynę mam od wtorku. Dzisiaj już mamy sobotę, zobaczymy w poniedziałek za tydzień, co mi powie pan doktor, czy zdejmujemy szynę, czy robimy coś innego. Zobaczymy, jak ten palec, bo to ten najmniejszy, będzie się zachowywać. No i cóż, możecie mi pod tym materiałem życzyć dużo zdrowia. Na pewno się przyda. No i cóż, mam nadzieję, że widzimy się w zmontowanym materiale niebawem, bo te, które będę montował teraz, to będę montował na zapas. Ale mam nadzieję, że zobaczymy się w materiale zmontowanym bez tej szyny. I jak będę coś więcej biegał, to będę wam dawał znać. Także trzymajcie się, ja bądźcie zdrowi, uważajcie na siebie, bo jak widać, wypadki nawet chodzą po ludziach niepełnosprawnych, także no, takie życie, life is brutal, trzeba uważać nawet na siebie, nawet siedząc na wózku, więc przesłanie ode mnie, patrzcie pod nogi, patrzcie w lewo i w prawo, bo nie wiadomo kiedy, jak, w jaki sposób. Nawet takie zwykłe, lekkie wykręcenie palca może wam przysporzyć kłopoty. Więc uważajcie na siebie i do zobaczenia. Trzymajcie się. See ya.